Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, dzisiaj dwie bardzo krótkie przypowieści. Bibliści nazywają je bliźniaczymi przypowieściami, bo właściwie wydaje się, że opowiadają tę samą historię. Historię o tym, że ktoś znajduje coś bardzo cennego, i wtedy nie ma ani chwili wahania, decyduje się, żeby całe swoje życie, wszystko co ma, zainwestować w tę jedną rzecz. Nie pyta o to, co traci, ale pyta o to, co zyskuje. A właściwie nawet nie pyta, tylko cieszy się tym ogromnie. I to jest właściwie najprostsze odczytanie tych obu przypowieści. One mówią o Królestwie Niebieskim, o Królestwie Bożym i to trzeba wiedzieć, że Jezus mówiąc do swoich słuchaczy nie myślał o zaświatach, o raju i o tym, co czeka nas po śmierci, ale o tym, co możemy już tu na ziemi stworzyć, przyjmując Jego styl życia, Jego filozofię, to, co często nazywamy alternatywnym urządzeniem społeczeństwa. Alternatywnym wobec tego, co jest dzisiaj, czyli tym odruchowym, gdzie silny ma zawsze rację i tak dalej. Jezus mówi, jeśli znajdziecie, odkryjecie, spotkacie, dotrze do was ta dobra nowina o lepszym urządzeniu świata, to wtedy nie wahajcie się. Inwestujcie w to wszystko. Starajcie się iść tą drogą konsekwentnie i bezkompromisowo, bo nic innego się nie opłaca, nic innego nie warto. To jest najwyższa wartość. No ale spróbujmy trochę odczarować, odszyfrować, zrozumieć te realia, w które Jezus ubrał tę mądrość. Co to znaczy, że ktoś znalazł w roli, na polu jakiś skarb? Oczywiście aż się nam świecą oczy, bo takie opowiadania o skarbach to my bardzo lubimy z dzieciństwa, z młodości. Ileż to było powieści o wyspie skarbów, o różnych ukrytych majątnościach, które ktoś przypadkiem znajduje. No ale to nam się nie zdarza, jak to rozumieć, dlaczego tutaj też Jezus używa takiego obrazu. Otóż trzeba wiedzieć, że w czasach Jezusa i wcześniej oczywiście również na Bliskim Wschodzie, zresztą nie tylko tam, ale powszechne było to, że ludzie w bojaźni przed kolejną inwazją, przed nagłym atakiem nieprzyjaciela, mając jakieś majątności, zakopywali je w ziemi. Bo co było z nimi robić? Nie było banków depozytowych, nie było innego sposobu zachowania tej części majątności, tylko pójść na swoje pole, zapamiętać dobrze pod jakim drzewem albo w jakim miejscu zakopać i może po ustąpieniu inwazji, po przejściu wrogich wojsk, być może po spaleniu domostwa, wrócimy i odnajdziemy i będziemy mieli chociaż jakiekolwiek zabezpieczenie, ten nasz skarb ukryty w roli będzie podstawą naszego dalszego życia. Tak zdarzało się często, nawet niewykluczone, że w Nazarecie, który też na jakiś czas zniknął z powierzchni ziemi, to rodzinne miasteczko Jezusa przeżywało wiele inwazji. Mogło się tam tak zdarzyć, że nawet młody Jezus zapamiętał takie opowieści i teraz ich używa, żeby zobrazować te sytuacje. No i tutaj jest opowieść najpierw o tym, skąd i dlaczego taki skarb może być w roli. To na pewno nie było tak rzadkie jak dzisiaj. A po drugie o człowieku, który
znajduje to przypadkiem. Zobaczcie, ten pierwszy, w tej pierwszej przypowieści on nie szuka skarbu, on nie inwestuje świadomie w jakąś sytuację, nie wiem, kolekcjonerską, tak jak ten kupiec, który szuka pereł. On uprawia ziemię, to jest jakby jego zadanie, jego rola, a ta ziemia nie jest jego, pewnie dzierżawiona. I przypadkiem, orząc ziemię, wykopuje jakiś złoty przedmiot, jakiś pierścień, sięga głębiej, patrzy, skrzynia pełna skarbów. I co robi? No przecież moglibyśmy powiedzieć, mógł sobie wziąć ten skarb, wykopać i pójść. Ale to byłoby nie do końca uczciwe, bo to nie jest jego ziemia. Więc on robi coś innego. On sprzedaje wszystko, co ma. Pozbywa się wszystkich innych nieruchomości, własności. Wszystko rzuca na jedną szalę i mówi, jak tę ziemię kupię. I on kupuje tę ziemię. I skarb tej ziemi teraz jest już jego skarbem. Ale powiemy, dużo innych rzeczy musiał w to zainwestować, musiał poświęcić. I to jest mądrość tej przypowieści. Jeżeli znajdziesz to, co najważniejsze w twoim życiu, jeżeli odkryjesz, że ta filozofia Jezusowego stylu jest najcenniejszym pomysłem, jaki może dać ci szczęście, najlepszym pomysłem, to wówczas wszystko inne traci przy tym sens i blask i trzeba iść właśnie za tym. Druga przypowieść wydaje się bliźniaczo podobna, ale jednak tam jest historia kogoś, kto szuka. Kogoś, kto całe życie, nie przypadkiem, odkrywa i fascynuje się, ale świadomie szuka. Jest znawcą. Tu znowu trzeba wiedzieć, że ta historia o perle to jest coś, co trudno nam dzisiaj do końca zrozumieć, ale w świecie starożytnym Bliskiego Wschodu perły były czymś bardzo rzadkim i wyjątkowym. Gdzieś tam poławiano je w Morzu Czerwonym, ale wyjątkowo wielkie sztuki były czymś naprawdę absolutnie cennym. Rarytasem, którego szukali kolekcjonerzy, inwestorzy. Tak jak dzisiaj diamenty pewnie, to też dla nas może bajka trochę z kosmosu, ale ludzie, którzy znają się na diamentach, wiedzą, że ten największy, ten oszlifowany wspaniale, to jest no coś, co można pokazywać w muzeum, czy też będzie to skarb korony brytyjskiej, czy jeszcze inaczej. Ktoś policzył z biblistów, że Kleopatra, to jest ten sam czas, Kleopatra posiadała perły wartości, uwaga, 200 milionów euro. No to jest suma, która nam daje zawrót głowy, ale pewnie wśród nich były takie wyjątkowe sztuki, wyjątkowo cenne. W końcu Kleopatra była nie byle kim. I tutaj jest opowieść o kupcu, który już pewnie kupił bardzo wiele pereł w swoim życiu, ale nagle znajduje na wolnym rynku jedną absolutnie cudowną, najpiękniejszą, największą, najlepiej uformowaną. I wtedy wszystkie inne sprzedaje po to, żeby ją kupić, bo ona jest bardzo droga, bardzo cenna. I tu znowu jest historia o człowieku, który z czegoś rezygnuje, czegoś się pozbywa, coś zostawia na boku po to, żeby całe swoje życie włożyć w tę jedną bardzo cenną, bardzo ważną wartość. I myślę sobie tutaj o dwóch drogach do tej samej sytuacji. Sytuacja polega na tym, Jezus chce nam powiedzieć, jeśli odkryjesz, jeśli to do ciebie dotrze, jeśli znajdziesz tę mądrość Bożą, a nie ludzką, to nie wahaj się ani chwili, to nie bądź obojętny, to nie próbuj kombinować na dwa fronty. Masz w to zainwestować całe swoje życie i wtedy spotka cię radość. Tak jak ten rolnik, który z radością pobiegł i sprzedał wszystko, co miał po to, żeby kupić ten kawałek roli. To jest ta radość, która jest nasyceniem ludzkiego życia, która jest spełnieniem, która jest satysfakcją, której nie da się uzyskać małymi krokami, trochę tu, trochę tam. To jest pytanie o to, co w twoim życiu jest najważniejsze, co jest kierunkiem twojego życia. Niektórzy próbują to interpretować w ten sposób, że są dwie figury, dwie postacie, które reprezentują tę mądrość. Jedną jest święty Piotr, który w zasadzie nie szukał, tylko przypadkiem nad jeziorem dowiedział się o tym, że jest Mesjasz i ten Mesjasz go zaprosił. I wtedy on zostawił wszystko, co ma i poszedł za nim. Z tym, że Piotr jakby nie do końca to zrozumiał. Pamiętacie, jest taki moment, Panie, myśmy zostawili wszystko, naszą rolę, nasze rodziny, nasze
łowienie ryb, co w zamian dostaniemy, idąc za Tobą? I to jest niedojrzałe pytanie. To jest pytanie człowieka, który jeszcze nie uwierzył, ale już jest na tej drodze, już jakby wybrał, bo poszedł za Jezusem. A Jezus zdaje się tutaj mówić, nie pytaj o to, co zostawiasz. Zobacz przed sobą to, co odkryłeś, co jest Twoją wartością, co jest sensem Twojego życia, co jest szczęściem Twojego życia. To wcale nie jest takie łatwe, ale to jest dla nas wielka wskazówka. A drugą postacią byłby święty Paweł, który szukał, on był rabinem, on pytał o prawdę religii. I ten święty Paweł w pewnym momencie odkrywa tą perłę. Jezus pod Damaszkiem ukazuje mu się i powala go na ziemię z taką siłą, że Paweł jakby nie ma wyjścia. On idzie za tym już całym swoim życiem. Warto sobie rozpisać te przypowieści na naszą rolę życia, na nasze przygody, na nasze doświadczenia, na nasze poszukiwania bądź też przypadkowe odkrycia. I to jest jedna część, ale druga i najistotniejsza i cały sens tej przypowieści jest taki, co my z tym robimy? Jak, na ile poważnie się odnosimy do tego? Na ile szczerzy jesteśmy w daniu samemu sobie odpowiedzi, co jest w moim życiu najważniejsze, co jest złotą nicią mojego życia? I czy ja jestem gotów wszystkie inne sprawy podporządkować temu? Chciałoby się to oczywiście porównać do sytuacji, gdy przychodzi wielka miłość, gdy wtedy człowiek widzi w tym drugim człowieku coś tak ważnego, coś tak pięknego i tak uwznieślającego, że wszystkie inne rzeczy gotów jest temu podporządkować. To jest opowieść o Królestwie Bożym. Tylko to Królestwo Boże nie ma koloru oczu, nie ma pięknego oblicza, tylko jest wartością. I to jest o tyle trudniejsze, żeby zainwestować swoje życie w wartość. Oczywiście tą wartością jest Jezus. Tą wartością jest mistrz z Nazaretu, którego nauki, mądrość, styl życia powinien być dla nas właśnie tą perłą, tym skarbem, w który... No właśnie, czy jesteśmy gotowi zainwestować wszystko?